Darku do ciebie pytanie, bo mm, ty chyba byłeś przed y, rozpoczęciem turnieju największym optymistą z nas wszystkich co do, mm. co do szans Polski, ale powiedz, mm. czy nawet chyba ciebie zaskakuje, że y, wychodzimy z grupy. Y, na y, Mamy siedem punktów po, po, po meczach z takimi rywalami i ani jednej straconej bramki. To tak jak Niemcy i Francja tylko na euro. Nawet w Hiszpanii wczoraj stracili mm, dwie bramki. Dwie bramki. Ja, jak wyjaśnić tą, tą, tą arcyskuteczność naszej defensywy? Ech, to świadczy o tym, że tkwią w naszej drużynie możliwości, że nie tylko jeden zawodnik, Przyszę, czyli Czyli, czyli Robert Lewandowski jest kluczem do naszych sukcesów. Zastępują go Milik, prawda, Błaszczykowski. To, że obawialiśmy się gry, gry defensywnej i tutaj znakomicie spisują się i Glik i Pazdan. Spełnia oczekiwania na pewno Jędrzejczyk, Piszczyk. Także inni zawodnicy naprawdę prezentują wysoki poziom. Gdyby nie prezentowali. Takiego poziomu na pewno <coughs> wyniki byłyby inne i nie, mielibyśmy, nie bylibyśmy w, w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Znakomicie bronią bramkarza. Druga linia też spisuje się i tak jak liczyliśmy, zastanawialiśmy się czy, czy Grosicki, czy Błaszczykowski, zwłaszcza Waszykowski, który miał taką długą przerwę, czy sobie poradzi, czy będzie tą osobą, na która nie tylko będzie w, grzech, w grze ofensywnej i defensywnej, ale Waszykowski jeszcze strzela bramki. Także wszystko jesteśmy takim nieprzewidywalnym zespołem, i to jest bardzo dobrze. Dlatego, gdyby, gdyby dwie bramki strzelił Lewandowski, czyli byśmy się zastanawiali, co się, co się stanie, jeżeli Lewandowski przestanie nam strzelać. A teraz zastanawiamy się, co się stanie, jak Lewandowski zacznie strzelać, bo przyjdzie na pewno taki moment. Jestem przekonany, że przyjdzie ten moment, właśnie ze Szwajcarią, i wtedy, jeżeli utrzymamy. Może jeszcze lepiej będziemy grali w defensywie, no wtedy możemy być spokojni o wynik ze Szwajcarią. Muzyka